Powiedzmy, że jesteś przeciętnym pracownikiem biurowym, który zarabia 60 tysięcy rocznie. Zarobienie miliona złotych zajęłoby ci 17 lat, gdybyś nie miał żadnych wydatków. Jednakże dochodzi czynsz, wynajem lub kredyt, jedzenie, życie itd. I nagle okazuje się, że na koniec miesiąca zostaje ci 500 zł. W tym przypadku dojście do miliona zajęłoby ci 170 lat. Brzmi słabo. I tutaj z pomocą przychodzi Robert Kiyosaki i jego książka Bogaty ojciec, biedny ojciec. Posłuchaj tego filmu do końca, bo za kilkanaście minut będziesz wiedział 95% tego, co ta książka ma do zaoferowania. Bo skrócę ci najważniejsze aspekty z tej książki, lekcje, które można wyciągnąć, a także uwagi, które można tej książce zarzucić. Wielu osobom brakuje edukacji finansowej, bo nie uczą tego praktycznie w żadnej szkole. I jeżeli ktoś tak naprawdę nie wyciągnie z tego z domu od rodziców, to nie będzie takiej edukacji miał. Także jeżeli nie chcesz utknąć w wyścigu szczurów, to koniecznie posłuchaj do końca. Bogaty ojciec i biedny ojciec to historia dwóch mężczyzn, ojców. Jeden jest wysoce wykształcony, ma pełno dyplomów, stopni naukowych. Drugi zaś porzucił szkołę średnią. I ten wykształcony ma tradycyjny sposób myślenia, czyli ciężka i stabilna praca to klucz do sukcesu. Drugi zaś przez swoje wzloty i upadki zbudował lokalne imperium. Pokazuje różnicę między bogactwem a biedą. Ale nie tylko, dosłowną, co też umysłową. Bo to w głowie siedzi dużo przeświadczeń, które mamy, które nas hamują przed tym, żeby być bogatym. Zauważcie, że dzieciom podświadomie trochę programuje się takie myślenie, że ludzie bogaci są źli, a ludzie mniej zamożni są lepsi. I tu głupim może przykładem dla niektórych, ale jednak przykładem jest chociażby historia Supermana, gdzie mamy Lexa Luthora, który jest złym, jest wrogiem Supermana, ale jednocześnie jest przedsiębiorcą, jest miliarderem, generalnie ma kupę siana. Z drugiej strony jednak mamy Supermana, czyli skromnego chłopaka ze wsi. Ale przejdźmy do książki. Lekcja pierwsza. Bogaci nie pracują dla pieniędzy, to pieniądze pracują dla nich. Większość ludzi, którzy pracują po 40 godzin tygodniowo, zarabiają tylko po to, żeby przeżyć od pierwszego do pierwszego, żeby mieć po prostu na życie, na tymczasowe wydatki, a przez to, że są często nieszczęśliwi, często nie robią tego, co chcą, to starają się to szczęście kupować, więc tych pieniędzy wydają jeszcze więcej i jeszcze więcej ich potrzebują, żeby jeszcze bardziej wejść w ten wyścig szczurów. Jeżeli pracujesz dla pracodawcy, to prawdopodobnie dostajesz tylko ułamek tego, co tak naprawdę jesteś warty. Dlatego, że pracodawca płacąc ci 5 tysięcy musi wiedzieć, że zarobi na tobie 10 tysięcy albo więcej. Bo oprócz tego, że musi tobie zapłacić, to musi ponieść wszelkie koszta utrzymania pracownika, a do tego jeszcze musi wyjść na plus, więc jeszcze musi do tego sobie doliczyć swoją prowizję. Także nigdy nie zapłaci ci tyle, ile rzeczywiście twoja praca jest warta. W dodatku twoje zarobki zależne są od tego, ile będziesz pracować. Oczywiście płacimy podatki, żeby mieć chociażby emeryturę, ale czy na pewno? Nikt nie wie tak naprawdę, co nas czeka za 10, 20 czy 30 lat. Dlatego kluczem do niezależności finansowych jest mieć pieniądze, które zarobią dla ciebie jeszcze więcej pieniędzy. Czyli inwestowanie. Musisz mieć jakieś aktywa, które będą przewyższały pasywa. A najlepiej, żeby to były pieniądze, które nie wymagają od ciebie za dużo pracy, czyli tak zwany pasywny przychód. Czyli mówiąc wprost, musisz zarabiać więcej niż wydajesz i to znacznie więcej. I tutaj taka ciekawostka. Raport Asai Index z 2022 wskazuje, że 43% ankietowanych nie ma żadnych oszczędności finansowych. Czyli prawie co drugi Polak żyje od pierwszego do pierwszego. I nie jest totalnie przygotowana na niezaplanowane wydatki w razie jakiegoś kryzysu, wypadku czy czegokolwiek. Druga lekcja to kupuj aktywa i ograniczaj zobowiązania. Nawiązując do pierwszej lekcji, musisz inwestować pieniądze, które z czasem będą przynosiły ci dochód, a nie tracą na wartości. Tutaj prostym przykładem może być samochód. Możesz kupić dobry samochód dla siebie, ale będzie on tracił na wartości. Inną opcją jest kupienie samochodu, ale podnajmowanie go albo używanie go do inwestycji, chociażby do pracy. Kolejna sprawa to osoby, które kupują samochody czysto inwestycyjnie, czyli kupują albo bardzo stare, klasyczne samochody, które są ciężko dostępne i wraz z czasem ich wartość rośnie, albo kupują ekskluzywne auta, bardzo drogie, których ilość również jest ograniczona i one również zyskują na wartości. Innym dobrym przykładem są chociażby zegarki. Wiesz, co różni zegarek za 1000 zł, a za 100 tysięcy zł? Że za 10 lat ten za 1000 będzie kosztował 200, a ten za 100 tysięcy będzie kosztował 150 tysięcy. Jednym z najczęstszych błędów według Roberta Kiyosakiego jest kupowanie domu dla siebie, myśląc, że to jest inwestycja na przyszłość. Jednakże jeżeli mieszkasz w tym domu, to nie masz z tego przychodu. Masz dalej straty. Musisz płacić podatek za nieruchomości, musisz płacić czynsz, musisz płacić rachunki. Ktoś mógłby tu powiedzieć, że przecież wynajmując płacę jeszcze więcej, no bo muszę jeszcze zapłacić najemcy za sam najem. Tak, tylko że to, ile ty wydasz przy czynsie, właśnie rachunkach i tak dalej,
to czy to za 15 lat ci się zwróci? W sensie, czy ta nieruchomość na tyle zyska na wartości, żeby ci się zwróciło te 10-15 lat właśnie płacenia czynszu i podatków? Raczej nie. Zresztą z tego co wiem, to podobne podejście praktykuje Michał Szafrański. On również pierwszą swoją nieruchomość kupił w celach inwestycyjnych, w sensie pod wynajem, a sam wynajmował w tym samym czasie mniejsze i tańsze lokum, czyli koniec końców wychodził na plus. I nawet jeżeli ta nieruchomość zyska, to zarobisz tylko na likwidacji. I teraz pytanie, czy ludzie po 30 latach na przykład płacenia kredytu, gdy w końcu spłacą to mieszkanie, mają 60 lat, to bardziej myślą o tym, żeby tą nieruchomość sprzedać z zyskiem, czy bardziej myślą o tym, żeby ją zostawić chociażby dla dzieci? Więc tak naprawdę tych pieniędzy już nigdy więcej nie zobaczą, w większości przypadków. Kolejny temat to kupowanie drogich rzeczy. Często ludzie w przepływie pieniędzy zaczynają kupować różne rzeczy, niektóre niezbędne, a niektóre, nie oszukujmy się, bardzo często są po prostu fancy. Czyli takie rzeczy jak gadżety do domu, torebka od projektanta czy biżuteria. Po pierwsze, nie generują one żadnego zysku, a po drugie, w większości przypadków jednak tracą na wartości. Oczywiście można tutaj mówić, że na przykład takie złoto zyskuje w czasie, ale szczerze, kto kupuje biżuterię po to, żeby ją trzymać w sejfie, żeby ją za kilkanaście lat sprzedać na złoto? I musimy się właśnie pozbyć tego schematu, że to co zarobimy, to musimy wydać, że musimy dążyć do tego, żeby mieć zero na koncie. I Kiyosaki nie mówi tu w ogóle o tym, żeby zrezygnować z takiego, wiecie, konsumpcjonizmu i w ogóle żyć jak jakiś stoik, ale powinniśmy po prostu ograniczać te wydatki i raczej kupować je za swoje ekstra inwestycje, w sensie za to, co właśnie zarobimy z zainwestowanych wcześniej pieniędzy. Wróćmy jeszcze do tego, czym są aktywa. Po pierwsze, to biznesy, które nie wymagają naszej obecności albo wymagają jej bardzo mało. Po drugie, akcje, obligacje i fundusze. No i tutaj tak naprawdę w dzisiejszych czasach jeszcze można by było dorzucić chociażby krypto. No i po trzecie właśnie te nieruchomości przynoszące zysk. Czyli przykładowo kupujesz mieszkanie pod wynajem i od razu zaczynasz je wynajmować za więcej niż wynosi rata kredytu. Po iluś tam latach spłacisz cały ten kredyt, więc będziesz mógł wziąć na przykład kredyt na kolejne mieszkanie, gdzie już będziesz miał swoje, a tamto znowu będziesz mógł podnajmować i koniec końców wyjdziesz na plus. Inną sytuacją jest kupowanie mieszkań, których jeszcze nie powstały, czyli kupujesz mieszkanie, które dopiero za 3-4 lata będzie w stanie deweloperskim i wtedy je sprzedajesz również z zyskiem. Lekcja trzecia to pokonaj swoje mentalne ograniczenia. Tak jak powiedziałem wcześniej w tym filmie, bycie biednym zaczyna się w głowie. Wątpienie w siebie. I to powstrzymuje wszystkich do pewnego stopnia. W realnym świecie wymagana jest nie tylko inteligencja, ale też samodyscyplina, podjęcie pewnego rodzaju ryzyka, czy też wytrwałość. Gdy masz okazję tuż za rogiem, to musisz mieć jaja, żeby po nią sięgnąć. Drugie to strach przed porażką. Strach powoduje, że grasz bezpiecznie i unikasz okazji, które mogą mieć ogromne plusy. I wiadomo, każdy boi się utraty pieniędzy, ale trzeba go przezwyciężyć. Jest to głęboko zakorzenione w psychologii, bo straty są bardziej bolesne niż zyski. I szkoła również uczy nas, że błędy są złe, ale nijak się to ma do życia. Zwycięzcy nie boją się przegranej. Ludzie unikający porażki bardzo często też unikają sukcesu. Każdy bogaty człowiek stracił w pewnym momencie ileś pieniędzy. Niektórzy byli nawet bankrutami, a jeszcze niektórzy byli nawet kilka razy bankrutami. Jednakże porażka to najlepsza nauczycielka. Trzeci punkt. Lenistwo. Niektórzy uważają, że rozwijanie inteligencji finansowej jest zbyt kłopotliwe, trudne, za dużo wymaga i jest w ogóle ciężkie. I zastanów się, czy włożenie trochę ciężkiej pracy, żeby cieszyć się tym przez kolejne dziesiątki lat życia, a potem jeszcze uczyć to swoich dzieci, nie jest tego warte? I wbrew powszechnej opinii, co może być nieintuicyjne, to często leniwi są ci, którzy są najbardziej zapracowani. Często są zajęci, żeby unikać czegoś, z czym się mają zmierzyć, że wolą wybrać coś, co znają, co jest powiedzmy proste i właśnie bezpieczne, bo są zbyt leniwi, żeby pójść dalej. Pamiętaj, że jakby zarobki zależały od ciężkiej pracy, to najbogatsi byliby górnicy. I często to osoby, które wydają się na pierwszy rzut oka leniwe, mają największe osiągnięcia, dlatego że właśnie nie chce im się pracować do tego stopnia, że najbardziej kombinują. Czwarte, poczucie winy. Zostaliśmy w Polsce trochę wychowani tak, żeby nie myśleć o sobie. Żeby nie wyróżniać się z tłumu, tak jakby posiadanie majątku, wyróżnianie się było czymś złym. Jednakże tak nie jest, bo pieniądze dają ogromne możliwości, nie tylko negatywne. Pomyśl, że ktoś, kto jest multimilionerem, ma firmę, zatrudnia 500 osób, możesz powiedzieć, że jest złym człowiekiem, bo zarabia właśnie tyle pieniędzy, nie ma prywatny jacht i tak dalej, ale z drugiej strony ma 500 stanowisk pracy. Dzięki niemu 500 osób ma pracę i 500 osób ma za co wyżywić rodzinę. Piąty punkt, arogancja.
Arogancja to tak naprawdę połączenie ego i ignorancji. Jeżeli jesteś ignorantem w jakimś temacie, to się dokształć. Pamiętaj, że inteligentni ludzie zatrudniają mądrzejszych od siebie, żeby wykonali jakąś pracę lepiej niż oni by to sami zrobili. Lekcja czwarta. Nie przestawaj się uczyć. Robert Kiyosaki uważa, że inteligencja finansowa składa się z czterech obszarów wiedzy. Rachunkowość i znajomość finansów, inwestowanie, zrozumienie rynku, czyli podaży i popytu, a także prawo. Inteligencja finansowa pozwala konstruować kreatywne sposoby rozwiązywania problemów finansowych, a także szukać sposobów na zwiększenie swojego majątku. Jak to mawiał Warren Buffett, najlepsza inwestycja to ta w samego siebie. Nie bez powodu mnóstwo czołowych przedsiębiorców czyta bardzo dużo książek. I o tym zresztą będzie niedługo na kanale. Nauki jednak nie możesz ograniczać tylko do swojej specjalizacji. Przykładowo, co z tego, że jesteś najlepszym fachowcem, jeżeli totalnie nie potrafisz tego sprzedać? Nie jesteś w stanie znaleźć klienta. Trzeba rozwijać swoją wiedzę i umiejętności na różnych płaszczyznach. Sprzedaż, marketing, komunikacja, negocjowanie, inwestowanie czy zarządzanie ludźmi. Każda z tych rzeczy jest istotna i każda dobra firma ma każdą z tych płaszczyzn dopracowaną. Oczywiście wraz z czasem zatrudnisz odpowiednie osoby, które będą się zajmowały tylko tymi konkretnymi rzeczami, ale do tego czasu ty sam musisz coś na ten temat wiedzieć. W pierwszej kolejności skup się na umiejętnościach, które dla ciebie będą w danym momencie najważniejsze. Lekcja piąta. Jak zacząć? Potrzebujesz jakiegoś motoru napędowego. Musisz mieć jakiś powód, dla którego chcesz coś zrobić. Przykładowo powodem może być to, że nie chcesz pracować przez całe życie. Albo to, że chcesz zarabiać na czym się znasz i jednocześnie to kochasz. A może chcesz podróżować i po prostu cieszyć się wolnością. Jeżeli nie masz czegoś takiego, co pozwoli ci wstawać wcześniej rano i siadać do pracy, to będzie ciężko. Po drugie, cały czas musisz o tym myśleć. Każdego dnia kombinuj, zadawaj sobie różne pytania, pisz sobie w głowie różne scenariusze, rozwiązuj różne problemy. Trzeci punkt to starannie dobieraj znajomych. Przede wszystkim ludzi, którzy będą cię inspirować. I nie chodzi tutaj o bezpośrednią pomoc czy czyjeś pieniądze. Najważniejsze jest to, jak ktoś wpływa na twoją psychikę. Czy ktoś jest budujący, czy może wręcz przeciwnie. A nic tak nie motywuje do pracy jak ludzie z pasją. A jeżeli będzie to osoba zamożna, to nie pytaj o pieniądze. Tylko zapytaj, jakie zarobiła. Nie pytaj o rybę, tylko o wędkę. Czwarty punkt to nie żałuj pieniędzy na dobrych specjalistów. I oczywiście jest pełno pseudoekspertów, którzy za niemałe pieniądze, ale też nie takie największe, nic ci nie pomogą. Ale są też tacy, którzy naprawdę znają swoją branżę. I tu podam ci swoją właśnie krótką historię, bo ja też skorzystałem z konsultacji z takim ekspertem. Zgłosiłem się do pewnego mistrza marketingu, do powiedzmy takiej czołówki polskiego marketingu. I konsultacja z nim kosztowała mnie 800 zł za godzinę. W pierwszej kolejności biłem się z myślami, no bo miałem takie, wiecie, no 800 zł to nie jest mało, nie jest jakoś też za specjalnie dużo, no ale jednak, wiecie, plułbym sobie w brodę, jakbym się niczego nie dowiedział. Ale w końcu postawiłem wszystko na jedną kartę, uznałem, że i tak już kilka tysięcy, że tak powiem, wyjebałem w błoto i nic się z nimi dalej nie działo, więc równie dobrze mogę wywalić kolejne 800. Co się okazało? Ta konsultacja zwróciła mi się w ciągu 48 godzin. Piąty punkt to kupuj rzeczy z myślą o dochodach. Musisz powstrzymać swoje zachcianki i nie wydawać pieniędzy na rzeczy, które tracą na wartości po wyjściu ze sklepu. Jeżeli czegoś nie potrzebujesz, albo jest tańszy zamiennik, kup taniej, albo nie kupuj wcale. Może to głupi przykład, ale ja swojego pierwszego smartfona za więcej niż powiedzmy 800 zł kupiłem dopiero w momencie, gdy zacząłem prowadzić socjale, gdy zacząłem na tym zarabiać, gdy ten telefon służył mi do pracy, a nie do przyjemności. I słuchajcie, jeżeli coś, co teraz powiedziałem, wydaje wam się głupie i tak dalej, to nie miejcie pretensji do mnie, bo to, co powiedziałem do tego momentu, to są lekcje Roberta Kiyosakiego. Więc on tak uważa, a teraz przejdźmy trochę do moich uwag, do moich spostrzeżeń, bo ja osobiście tej książki bym nie polecił. Trzeba wziąć pod uwagę kilka rzeczy. Po pierwsze, ta książka została wydana w 97 roku. I wtedy mogła być trochę bardziej na czasie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Jednakże po ponad 20 latach wiele rzeczy z tej książki jest po prostu nieaktualna. A niektóre rzeczy w ogóle nawet nigdy nie były aktualne w Polsce. Bo na przykład kredyty w Stanach Zjednoczonych działają zupełnie inaczej niż kredyty w Polsce. W dodatku w książce znajdujemy puste obietnice. Szybkiego wzbogacenia się poprzez inwestowanie i nieruchomości. Tak jakby wiecie, to zawsze się udawało. Bo wiecie, jakby tak było, to tak naprawdę każdy mógłby wziąć kredyt na mieszkanie, to mieszkanie wynajmować i wiecie, każdy zaraz by mógł być deweloperem, każdy mógłby zarabiać z nieruchomości, no a tak się nie dzieje. Podobnie z inwestycjami. To nie jest tak, że w co byście nie zainwestowali, to zarobicie, albo że są inwestycje, które wam dadzą zawsze
pewny zysk. Po prostu tak się nie dzieje. Zawsze jest to ryzyko. Kolejnym problemem tej książki jest umniejszanie takiej tradycyjnej drogi edukacji, takiemu tradycyjnemu uczeniu się. Że wiecie, idziecie do szkoły, piszecie maturę, idziecie na studia i pracujecie w zawodzie. Kiyosaki mocno podkreśla, że edukacja nie jest za bardzo istotna, no ale jak pokazuje życie, jednak jest dużo osób, które przez to, że są wykształcone, to też pracują na takich stanowiskach, gdzie zarabiają niegłupie pieniądze. I są zresztą stanowiska, przy których no trzeba mieć to wykształcenie, jak chociażby, nie wiem, prawnicy czy lekarze. Ogólnie Kiyosaki to typowy przedsiębiorca, który po prostu poleca być przedsiębiorcą. Jednakże prawda jest taka, że większości osób się nie uda. Bo prowadząc własny biznes, bardzo często pracuje się tak naprawdę więcej niż na etacie. Trzeba mieć wszystko na głowie, cały czas tak naprawdę ta praca z nami jest, nie możemy się odciąć. To nie jest tak, że idziecie do roboty o 8, wracacie o 16 i was to dalej nie interesuje, bo waszego szefa, w sensie jego jako przedsiębiorcy, to interesuje 2-4 na dobę. A dalej znajdzie się jakiś pracownik, który na umowie będzie zarabiał kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy złotych na wysokim stanowisku, jednocześnie pracując dla kogoś. Jak pokazują statystyki, większość firm upada po 5 latach. Kolejna rzecz w tej książce, której nawet nie wspominałem, bo jest tak po prostu głupia, że nawet nie chciałem, żeby ktoś się sugerował, żeby ktoś przypadkiem nie obejrzał tego danego fragmentu i nie uznał, że tak zacznie robić. Bo zasugerował on tam coś takiego, żeby najpierw płacić sobie, czyli najpierw na przykład inwestować hajs w aktywa i tak dalej, a dopiero potem na przykład płacić podatki. Że wiecie, tak naprawdę te podatki i wszystkie zobowiązania to tak płacicie z tego, co wam po prostu zostanie. Raczej nie polecałbym takiego podejścia, a na pewno nie w Polsce. Chyba że chcecie mieć na głowie urząd skarbowy. Także tak jak mówię, nie poleciłbym tej książki tak naprawdę na przestrzeni czasu. Była to jedna z pierwszych książek takich finansowych, które przeczytałem. Wtedy ona trochę miała więcej dla mnie sensu niż obecnie, jak już trochę tych książek powiedzmy po drodze przeczytałem. Także jej bym nie polecił. I tak naprawdę lekcje najważniejsze, które można z niej wyciągnąć i które są dosyć takie proste, to to, żeby edukować się finansowo, nie wydawać od razu tego, co się zarobi, nie kupować fancy rzeczy, myśleć, jak zarobić więcej i pozbycie się myślenia, że bycie bogatym jest czymś złym. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałem tu wspomnieć, a mianowicie cytat. Nie wszystko, co warto, się opłaca i nie wszystko, co się opłaca, warto. Są rzeczy, na które wydałem pieniądze, chociaż były mi niepotrzebne, ale chciałem je mieć. Po prostu, była to pewnego rodzaju nagroda dla mnie, nie szukałem nawet tańszych opcji. Po prostu chciałem coś mieć, stać mnie było na to i to po prostu kupiłem. Jednak zasada, którą ja się kieruję przy takich wydatkach, jest jedna. Zadaję sobie pytanie, czy stać mnie na 2 razy to, co chcę kupić. Czyli jeżeli coś kosztuje 5 tysięcy, to muszę mieć 10 tysięcy odłożone, żeby sobie to kupić. Bo wtedy wiem, że to nie są pieniądze, które, wiecie, spowodują, że ja zbiednieję. Także jeżeli jest coś, co chcę kupić i to kosztuje ileś, a ja mam 2 razy tyle zaoszczędzone, to po prostu kupuję. Jeżeli ten film się podobał, to zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz, napisz, co ty o tym myślisz, zasubskrybuj ten kanał i widzimy się w kolejnych odcinkach.